24 marca 2024 roku. Jaka piękna data. 24, 24. Niedziela. Poranek niedzielny. Zastanawiam się, kiedy mi to przejdzie. Ale po prostu padam wieczorem. Pół do dziesiątej, ja już gotowa do snu. Ojejku, jak niemowlę. 6 rano, wyspana, jak nie wiem co. No i co, by startowałam na mój poranny spacerek? No bo co tutaj robić? No, trzeba ten dzień jakoś zacząć. No i proszę bardzo, jestem już w lesie, ale widzę, że tych, co to nie mogą długo spać, jest więcej. Na razie chłodek poranny. Ale wczoraj już była ciepłota i taką też zapowiadają na okoliczność zbliżających się świąt. Fajnie, miło. Zawsze to jest radośniej, a nie kiedy zimne powietrze, czy wiaterek, czy deszcz człowieka skosi przy tych wszystkich rytuałach świątecznych. O, przy stole to można siedzieć i pogoda jest obojętna. Ale spacerek jakiś rodzinny, no i tak dalej, i tak dalej. Chodzi za mną ten temat już od jakiegoś czasu. Mówiłam o tym 1000 razy, ale muszę to powtórzyć, bo te obrazki tak mnie zasmucają niesamowicie, że po prostu nadziwić się nie mogę. Jakie obrazki? A no takie, że człowiek gdzieby nie poszedł, to właściwie spotyka ludzi. Tylko tych, którzy głowy mają pochylone w telefonach komórkowych. To jest zupełnie jak z jakiegoś filmu science fiction, gdzie ludzie zostali po prostu czymś omamieni, czymś zaczarowani, to by było miło brzmiące. Odurzeni, no to się po prostu wydaje takie nierealne. A jaki tytuł mojego dzisiejszego filmu? Tam go nie ma. Tam go nie ma. W tym aparaciku, w tych wszystkich niewiarygodnych źródłach porozumiewania się między ludźmi, tego obserwowania, czy zawiadamiania innych, co tam u nas, tam go nie ma, tego prawdziwego świata, realnego, rzeczywistego. Tam nie ma. Nie mówię oczywiście o tym, że cudownie jest rozmawiać z kimś i widzieć go tak jak ja z moją rodziną w Irlandii, czy teraz z córką, która przecież nie mieszka w Warszawie. To jest coś wspaniałego. Może mi kamerką pokazać roślinki, które już rosną, albo moje wnuki, czy zwierzaki, psy, koty i tak dalej, albo piękny zachód słońca teraz właśnie. To jest coś cudownego. I te urządzenia spowodowały, że ta komunikacja jest taka bliska. Ale jak widzę dwie dziewczyny, które widać, że idą do szkoły, widać, że to są siostry, obie pochylone są w tę samą stronę, w którą stronę, no bo obie trzymają telefon komórkowy, jedna idzie obok drugiej i po prostu są w tym świecie. W jakim świecie? Na TikToku, na Instagramie, na Facebooku? Ojej! Oglądanie filmiku, nie, no to wszystko jest świetne. Tylko są takie sytuacje, gdzie po prostu człowiek powinien być z człowiekiem. Krótka rozmowa, a może coś ważnego mam do powiedzenia, a może ktoś chce coś ważnego powiedzieć, a ja powinnam posłuchać. No ale nie mogę, bo
bo po prostu oglądam filmik albo właśnie wrzucam coś na Instagrama albo na Facebooka, no i po prostu jestem zajęta. Poza tym to muszę zobaczyć, co tam u innych, co oni wrzucili, polajkować albo i nie. Tam go nie ma. Tam nie ma tego prawdziwego świata. Chciałoby się krzyknąć: ludzie, opamiętajcie się. Powiem szczerze, że jak widzę coś takiego, jak widzę człowieka, który idzie wprost na mnie i wcale nie mam pewności, czy mnie minie, czy po prostu zderzy się ze mną, to nie robię nawet o krok, ani o milimetrzyk kroku w bok, żeby się z człowiekiem nie zderzyć, bo jestem bardzo ciekawa, czy się w porę spostrzeże. A już jak widzę, że ktoś po prostu pochyloną głowę ma i to jest jego spacer, mam ochotę podejść, wyrwać ten telefon. O, pewnie mnie babci udałoby się to zrobić i pobiec kilka metrów. Obawiam się, że skończyłoby się to dla mnie bardzo źle. Ale wtedy mam ochotę krzyknąć: tam go nie ma. Tam go nie ma. Tam nie ma tego prawdziwego świata. Człowieku, opamiętaj się. Albo inna scenka, kiedy jedzie para młodych ludzi. Dziewczyna, chłopak. No widać, że są parą. Co robią? Wyjmują telefony. I koniec ich relacji. Przynajmniej na ten moment. Ja po prostu tego nigdy nie zrozumiem. Co opętało tych ludzi? I powiem szczerze, że na tym punkcie moje przewrażliwienie robi się coraz większe. Ludzie w moim wieku również zaczynają po prostu brać udział w tym opętaniu. Nie dziwię się, że ktoś siedzi w metrze, nudzi mu się, no to wyjmuje telefon, sprawdza, czyta, a może czegoś słucha. No i co w tym złego jest? Nic. Ale jeśli jestem z kimś, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Czułabym się urażona, gdyby ktoś zamiast wymienić ze mną parę zdań, albo może i nie, wyjął telefon i siedział w tym telefonie. O! Nie wiem, co to za czas. Może to tak ma być, że to jest takie najlepsze, najbezpieczniejsze. Nie muszę się męczyć, nie muszę się starać. Jestem sobie tutaj w relacjach z różnymi ludźmi, których może czasem nawet nie widziałam na oczy i nie zobaczę, ale wymieniamy różne ukłony. No i nie ma w tym nic złego. Kompletnie. Pod warunkiem, że nie jest to zamiast normalnej relacji, o którą się dba, którą się pielęgnuje. No i tak sobie pogderałam, no jak to babcia. No w moim wieku to już nawet wypada tak się pomądrzyć na ten temat. Jaki ten świat straszny, co to dalej będzie? Ale umiar to jest coś, o co warto się bić. Umiar we wszystkim, w piciu, w jedzeniu, w różnych, że tak powiem, rozkoszach tego życia, umiar, przyjemnościach, dopaminkach, umiar. Taki umiar powinien towarzyszyć również wszystkim nam, korzystającym z telefonów, z internetu. Jest to rodzaj uzależnienia i chyba, jeśli nie zdamy sobie z tego sprawy, to po pierwsze ucierpią nasze oczy,
Po drugie, ucierpi nasz kręgosłup. Szyjny kręgosłup pochylony w ten sposób przez tak długi czas. A młodzi ludzie, którzy nie czują jeszcze żadnego bólu, ani nie mają dolegliwości, nie przychodzi im do głowy, że coś się może wydarzyć nieprzyjemnego. Tam go nie ma. Tam nie ma tego prawdziwego świata, tego realnego, kiedy widzę człowieka face to face, kiedy mogę zobaczyć jego reakcję, uśmiech, zmarszczkę na czole. Jeżeli nawet jest to ktoś cudowny, wspaniały, ale tam, w tamtym świecie wirtualnym, to trzeba jak najszybciej sprawdzić, jak jest naprawdę. I nie ulegać tej iluzji tego cudownego świata tam. Tam go nie ma. Ten prawdziwy jest tutaj. Ten prawdziwy jest tutaj. No i nigdy nie przestanie mnie smucić taki właśnie obrazek, kiedy ludzie czasami w kawiarni siedzą, przyszli na spotkanie. Nie wiem, no może małżeństwo po 40 latach, no o czym oni będą rozmawiać, jeju. Dobra, każdy je swoje ciastko, pije kawę, siedzi w telefonie. Nie, no nie, nie, jeszcze raz nie. Ach, każdemu wolno robić tak, jak chce. Ale takie obrazki, jak już powiedziałam, nigdy nie przestaną mnie smucić. Bo i cóż może być ważniejszego od tego żywego człowieka, którego mamy przed sobą. Jeśli nawet nie mamy z nim cudownej, dobrej, ciepłej relacji, to choćby przez szacunek dla tej drugiej osoby telefon powinien być schowany. Świat wirtualny, jak sama nazwa podpowiada, to jest ta iluzja i ta ułuda, gdzie można tyle rzeczy stworzyć, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tam go nie ma. Jest tutaj. Prawdziwy świat, którego mogę dotknąć. No i tyle w tym temacie. Pięknego, radosnego, spokojnego, niedzielnego dnia. Z taką refleksją właśnie. A jak jest ze mną? Czy ja już jestem uzależniony, uzależniona od tej wirtualności?